Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z trasy. Tak, dawno nie było jakiegoś takiego ala vloga z normalnego dnia, a że teraz wyjechałem trochę na dłużej, zresztą co widzieliście na kanale, że była przerwa w odcinkach. Niestety nie udało mi się nagrać zapasu w związku z aktualizacją Windows 11, właśnie do wersji Windowsa 11, bo miałem wcześniej Windowsa 10. Też zmieniałem dysk główny w komputerze, 250 GB SSD na 1 TB SSD. No i tak wyszło, że żeby wszystkie pliki na bieżąco poprzenosić, zajęło mi to trochę czasu. No i niestety nie zdążyłem nagrać odpowiedniej ilości odcinków. No i tak powiedziawszy jeszcze chociaż o tym, co się aktualnie dzieje u mnie. Jedziemy sobie z Hiszpanii do Czech. I po drodze zahaczymy sobie w Niemczech o okolice Frankfurtu nad Menem. Taka oto właśnie traska. Wyjechałem wczoraj wieczorem o godzinie 17, bodajże 50, z okolic Barcelony. No i aktualnie jest godzina 8.30 dnia następnego, o 20.00 zatrzymałem się około w Béziers, takiej miejscowości we Francji, w okolicy południowej, no niedaleko zresztą wyjazdu z Hiszpanii, gdzieś 150 km od granicy z Hiszpanią. Przed A75, dosłownie przed samym wjazdem do A75. I dzisiaj spotkała mnie sytuacja, gdy wjeżdżałem już na A75 od węzła A750 z A75. Spotkała mnie taka oto sytuacja, że patrzy się ograniczenia w ruchu pojazdów do 7,5 tony na całej autostradzie i obowiązek zakładania łańcuchów. Mówię, super, to znaczy no nie zakładania, obowiązek tego, żeby je mieć na samochodzie, który i tak jest, ale tu już była informacja typowo, że jeśli nie ma się łańcuchów, to droga jest w ogóle całkowicie zamknięta. Więc no ja jako, że te łańcuchy miałem, całe szczęście, spoilerując, sytuacje się nie przydały. Chociaż jeszcze jedziemy tą A75, ale myślę, że ten najtrudniejszy podjazd mamy już za sobą. To po prostu jadę, a tam ciężarówki na prawym pasie stoją. No i tyle, i policja kontroluje, co tam się dzieje, i wszystkie ciężarówki po prostu haltuje na prawy pas. Ale no, mnie na szczęście przepuścili, więc sobie pojechałem. I oto w tym miejscu, drodzy Państwo, zobaczycie sobie timelapsa z tego oto właśnie fragmentu drogi, jak się to jechało po śniegu, gdzie było biało, gdzie jeździły pługi. Aktualnie, jak już widzicie, no dosłownie przejechałem może 60 km już od tamtego miejsca, a wyjechałem jakieś 150 km temu. Więc no, kawałek po tej drodze śnieżnej jechałem. I myślę, że będzie to ciekawe do zobaczenia w formie timelapsa. Więc widzimy się już, myślę, może za Clermontem, kiedy to się autostrada skończy. No chyba, że szybciej będzie działo się coś, co będzie ciekawe. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.
Państwo, w dniu 20 wjechaliśmy sobie za 75. Dosłownie dojeżdżamy już do Digoin. Natomiast Leron do Digoin jest 200 km. Jakoś tak. Trochę Rzym się zagapił, zapomniałem, że mniej więcej na granicy jeżdżają. Moja wina, 150 km później nagrywam. No cóż, czasem jak człowiek jedzie przez dłuższe dystanse, to już 100 km tą czy tamtą, to naprawdę już się człowiekowi zlatuje chwilę, o tak powiem. Więc dojeżdżamy do Digoin. W Digoin będziemy tankować samochód. Mam 48 km. No i stamtąd już bezpośrednio do Niemiec będziemy lecieć. Bym powiedział coś na temat miejscowości, ale szczerze powiem, nie pamiętam nic po drodze. Wiem, że od Digoin potem się idzie w kierunku Bazylei Szwajcarskiej. I potem stamtąd... Wyprzedzaj, bo i tak włącza trzeba zjechać za kilometr, bez sensu. I teraz od Bazylei, no i potem włącza się leci tam w górę, nie? W kierunku Baden-Baden. Baden-Baden. Słynny parking w Baden-Baden. Na którym zresztą chciałbym się zatrzymać. Może nie na noc, ale na jedzenie. Chociaż od tej strony jest tam bardzo ciepły wjazd, więc może i tym razem się nie zatrzyma. Nie, tam chyba od razu... Trzymaj się prawego pasa. Nie odzywaj się, jak mówię. Od razu jak... Zjeżdżamy sobie do Niemiec. To tam jest taki parking. A nie, dasz mi pojeść. Tam jest taki parking z McDonaldem od razu i tam sobie można też coś skonsumować. Oczywiście nie namawiam do jedzenia rzeczy w McDonaldzie zbyt często, nie? Trzeba z umiarem. Do Niemiec. 400 metrów na rondzie zjedź drugim zjazdem. Następnie jedź drogę D990. Do Niemiec zostało mi już jakieś 500 km, niecałe zresztą, może 450, więc landami już to przeciśniemy, zajmie to około 5,5 godziny. Tak mi się wydaje. Zjedź drugim zjazdem. I wjeżdżamy, ograniczenie do 7,5 tony. Jedź trasą przez 35 km. Ograniczenie do 7,5 tony, a ja już widzę ciężarówkę, co jedzie przede mną, nie? To się nazywa. I to zwykły ciągnik siodłowy z naczepą, mocna przeciwka tyżna. Gdzie tu jest to ograniczenie do 7,5 tony? Nie ma. Francuzi nie przestrzegają, a nie, to akurat z Italii jechała ciężarówka. Możecie też w komentarzach napisać, czego wolicie więcej zobaczyć na kanale. Czy wolicie więcej filmów z maszyny, czy na przykład filmów symulatora SimRail. A może serii pobocznych takich, jak na przykład Contraband Police. Możecie napisać o tym w komentarzach. Oczywiście serie poboczne będą się raz po raz zmieniać, żeby nie było. Ale tak. Widzicie, jedzie ciężarówka, jedzie. Nie, jak mówiłem. Więc widzimy się już, myślę, po zatankowaniu
samochodu. O. Albo może jeszcze jedną rzecz Państwu pokażę, czyli francuskie fotoradary. Francuski fotoradar, stoi znak, ograniczenie prędkości, ładnie na jaką jest fotoradar ustawiony. Oczywiście nie wszędzie tak jest. Czasami są tylko znaki, że na odcinku danych kilometrów może stać radar i wtedy może być tych fotoradarów 5 na danym odcinku, załóżmy, nie? No niestety. Aktualnie po naszej lewej stronie będziemy mijać fotoradar. Bezpieczeństwo za 650 metrów. To jest taki fotoradar na słupie. Jak zresztą mogliście zobaczyć. Są też takie fotoradary, tylko mają taki słup i on po prostu robi zdjęcia. Naprawdę różne, różniste fotoradary. Są też takie małe karzełki. 350 metrów. Białe oczywiście. We Francji mają duże urozmaicenie fotoradarów. Odnośnie jeszcze tych komentarzy możecie też napisać, czy chcecie więcej filmów w takiej formie, jaka jest na przykład dzisiaj. Czyli film z pracy, z trasy, gdzie jedziemy w jakieś to miejsca, które ostatnio często się powtarzają, też dlatego no nie nagrywam, bo już do Hiszpanii jeżdżę nie raz. I w sumie czekuję na lato, ale że dzisiaj taka fajna zima, był śnieg, no mówię, można nagrać, bo tak to zazwyczaj tu jest jesiennie, tam po 10 stopni, jak się jedzie i w sumie tyle to z tego jest. A dzisiaj właśnie tak fajnie, białawo troszkę, nie? Mówię, czemu by nie wykorzystać? No dobrze, drodzy Państwo, to widzimy się już po zatankowaniu. Dobrze, drodzy Państwo, więc dojeżdżamy sobie pomalutku do Niemiec, na Deutschlandy, mogę tak powiedzieć. Już widzę, że aparat stara się podjaśniać, już jakieś nieładne piksele czasem na nagraniu widać. To nie są piksele, tylko brudna szyna. A teraz będzie lepiej? Nie. Ale jest to samo. No cóż, tak to jest, jak się nagrywa takie rzeczy telefonem, który pewnie nie jest do końca przystosowany do nagrywania prędkości rzędu 70 km na godzinę wieczorem. Normalnie jest ciemniej niż wy, drodzy Państwo, widzicie to na nagraniu. Więc dobrze, zbliżamy się ładnie do Niemiec. W sumie niedaleko, 40 km mamy jakoś, żeby wjechać i potem zostanie nam... O! Karzełek stoi. Widzicie tu po prawej stronie. To jest radar nazywany potocznie karzełkiem. Taka mała biała skrzyneczka, która czasem potrafi być niemiła i zrobić zdjęcie. Za 600 metrów na rondzie zjedź drugim zjazdem. Niestety, taki jest ich zadanie. Jeszcze jeden gdzieś tu powinien stać, ale po lewej stronie, za jedną górką. Taka górka będzie i tam będzie też stał. Więc... No jedziemy do Niemiec. Usłyszymy się już na Autohofie. Powiem tak, ja już od stacji zrobiłem, można powiedzieć, przejechałem już no z 4 godzinki jadę. Zjedź drugim zjazdem. Co by nie mówić. Co by nie mówić, z 4 godzinki jadę. Zostało mi jakieś półtorej na niemiecki autohof. Trzeba tachobuchy wypełnić. A do Niemiec wjeżdżamy. Jak ktoś nie wie, jak się wypełnia tachobuchy, mogę kiedyś zrobić o tym odcinek, jak będzie tym zainteresowanie.
Aczkolwiek wątpię, bo to nie w tematyce mojego kanału, więc raczej wątpię, że ktoś był zainteresowany pracą za kierownicą i wypełnianiem tachopuchów na Niemcy. O, kolega z Polski jakiś jechał. Ze Szczecina. Się nie mylę. Jedź trasą przez 11 km. No i dobrze. Widzimy się już, drodzy Państwo, na autohofie. Nie będę przedłużał nagrania bez sensu. Jeśli macie jakieś ciekawe pytania, możecie również zadawać w komentarzach. Z chęcią, jak będziecie chcieli więcej takich materiałów, bo odpowiadam na różne pytania, żeby mieć o czym mówić w odcinku. No i się ładował. No. Myślałem, że się przerywa na drobi, to go wyprzedził. No cóż, niestety. Uwaga, fotoradar stacjonarny 80. Uwaga, fotoradar stacjonarny 80. Niestety się nie udało. No taki zbieg okoliczności akurat z nagraniem. Nie no, kultura jazdy Francuzów no najlepsza niestety nie jest i lubią się ładować czasem. Nawet tam, gdzie nie powinni. No do usłyszenia na autohofie. Dobrze, witam już Państwa w takim razie dnia następnego. Mówiłem coś o kumcze autohofie, że jak się zatrzymam, to nagram, ale jak to ja oczywiście zapomniałem. Nie jestem po prostu do tego przyzwyczajony i tak o ciemno właśnie to jak jest dzisiaj. Więc o czym my tu po prostu mówimy? I tak nic pewnie, drodzy Państwo, nie widzicie. Więc troszkę jest to bez sensu nagrywać. Wyjechaliśmy z autohofu jakieś 40 km temu, za 20 km będziemy na tankpolu tankować paliwo. Przed Baden-Baden. Gdyby ktoś się zastanawiał. Moja standardowa stacja do tankowania przed Baden-Baden tanku. Teraz tak, jedziemy. Na rozładunku mamy być o godzinie 8 w Niemczech. Zostało nam do jazdy 195 km, 2 godzinki. No i nie będzie korków. Ja wyjechałem szybciej. GPS pokazuje 7.15, ale zanim się zatankujemy, to będzie 7.30. Plus jeszcze jakiś korek, mówię, pół godziny będzie w porządku, nie? Więc to tak, jakbyście się, drodzy Państwo, pytali, co u mnie? Tak to właśnie dzisiaj wygląda jazda. Na razie autostrada jest w miarę pusta. Co by nie peszyć. Co by nie peszyć, autostrada jest w miarę pusta. No cóż, drodzy Państwo, myślę, że zobaczymy się już na tankpolu. Tam raczej zbyt dużo ciężarówek być nie powinno, więc może uda się coś nagrać z pokoju. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, więc ja już się zatankowałem. Tak co by nie mówić. Znaczy już 4800 km zrobiłem. A jeszcze mnie dzisiaj czeka 700. Jeszcze mnie czeka 700, no to tak... Powiem szczerze, że... w miarę normalne kilometry.
5500 na półtorej tygodnia. Normalnie. Normalne kilometry. Czy 11 tysięcy, jakbym został przy takim trendzie kilometrowym, to 11 tysięcy kilometrów. Skręć w prawo, Sandbachstrasse, następnie skręć w drugą ulicę w lewo. W 3 tygodnie? Oj, teraz kończę 5 tygodni w trasie. To wyjdzie pewnie niecałe 20 tysięcy. Skręć w drugą ulicę w lewo. Za 300 metrów skręć w lewo. WL 85. No dobrze, drodzy Państwo. Czyli dajcie mi się zgłosić po tankowaniu. Wiem, że miało być znowu z tankowania, ale kończę, no, gościu stał i się dziwnie patrzył. Skręć w lewo. Ja nie lubię, jak się ludzie dziwnie patrzą. O matko, teraz ty jedzie, potem ty z naprzeciwka i dopiero potem my, nie? Dobrze pamiętam, jeszcze ten w lewo będzie skręcał. Dobrze. Bez zbędnego przedłużania. Widzimy się już może gdzieś bliżej miejsca rozładunku. Dobrze, drodzy Państwo, przed nami już się zaczyna pomału robić jasnawo. Może tego na nagraniu aż tak nie widać, może być to lekko zaburzone przez te wszystkie światła. Właśnie przed chwilą jechaliśmy pod linią dla trolejbusów po prawej stronie nad ciężarówką. Może będzie teraz widać gdzieś takie przebłyski. Nie dojeżdżamy za niedługo na miejsce. Zostało nam 15 minut drogi, jakieś 20 kilometrów. Mamy 7.34 na miejscu, mamy być o 7.50, a planowy czas dotarcia do celu to godzina 8, więc idealnie się wyrobiliśmy w czasie. A teraz widać, że się jasno zaczyna robić, tylko linia dla trolejbusów już się skończyła. No niestety, ale mam nadzieję, że było widać, bo to w sumie chciałem Państwu pokazać tym krótkim nagraniem. Więc widzimy się albo przed załadunkiem, albo już po załadunku, przed rozładunkiem, albo po rozładunku. Co ja z załadunkiem? Załadowany to ja jestem dzisiaj na rozładunku. Jeden w Niemczech, drugi w Czechach, jak już zresztą mówiłem na początku. Może się Państwu wydawać, że się powtarzam, ale dla mnie już minął jeden dzień, więc i to taki pełny, 24 godziny od poprzedniego nagrania, więc dlatego może się Państwu wydawać, że się powtarzam. Dobrze, więc do usłyszenia już trochę później, jak już może będzie całkowicie jasno. I tak to jest, drodzy Państwo. Dojechaliśmy na miejsce o czasie. Jesteśmy. Jakieś tu flagi są, nie wiadomo co. Dojechaliśmy na miejsce i co się okazuje, kończę, że miejsce jest zamknięte. Jest już 8.20 i dalej jest wszystko zamknięte. Chodzę dookoła, robię nic. Wszystko pozamykane. Jak tutaj człowiek ma być mądrym kierowcą? Przyjeżdża na czas i dalej jest zamknięte. Po prostu sobie w kulki lecą wszędzie, w kulki. I teraz to człowiek musi czekać, chyba do 9. Bo chyba o tej godzinie mają to otworzyć. Tragedia. Tragedia. Drodzy Państwo, czy ja już się rozładowałem? Jak widzicie, zmiana w pogodzie jest bajeczna. Już się jasno zrobiło, nie?
To najważniejsze, o czym mogę powiedzieć, to udało się to rozładować. 750 metrów. Skręć w prawo, następnie skręć ostro w lewo. A w prawo. To wyjechać z tej firmy, to znaczy firmy. Nie wiem, jakieś galeria handlowa, czy co to włącze jest. Skręć w lewo. Ale jedziemy aktualnie już do Pragi. Za 400 metrów skręć w lewo. W Sossenheimerstrasse na F. Sossenheim. Jedziemy już aktualnie do Pragi. Jest godzina 9:38. Ptaszki słychać, jak śpiewają. Na nagraniu pewnie nie, ale u mnie słychać było przez chwilę. I jedziemy na Pragę. Do Pragi. Nie, na Pragę to jakbyśmy byli w Warszawie. A my jedziemy do Pragi. Dobra, my na Frankfurt. Na Frankfurt. Skręć w lewo. I radar po prawej, niemiecki. Kontroluje światła, sygnalizację. Po naszej stronie lewej też było. Trzymaj się lewego pasa w Sossenheimerstrasse. Pewnie było go widać nawet. Trochę nam bagiu było. Następnie trzymaj się prawego pasa. Więc jesteśmy lżejsi. Za 200 metrów trzymaj się prawego pasa. Następnie jedź droga A648. Lecimy na Frankfurt. Wtedy ostatni ten fragment, jaki nagrywałem, to był już przejazd przez Frankfurt. Trzymaj się prawego pasa. A był już przejazd przez Frankfurt, a my teraz lecimy na Pragę. Pojedziemy sobie przez jakoś coś w tym stylu. Przez Norymbergę najprawdopodobniej też pojedziemy. Nie mylę? Ale mogę się mylić, ale raczej nie powinien. Za 2 km skorzystaj ze zjazdu po prawej stronie. No dobrze, drodzy Państwo. Czyli tak wygląda aktualny przebieg spraw na trasie. Nie będę Państwa zanudzał trasą. A przez chwilę się ściszyłem oczywiście, bo się skupiłem na tych wszystkich zjazdach, rozjazdach. I no, będę informował, myślę, że się wydarzy coś ciekawego. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj ciągniki i rolnicy będą strajkować na autostradach. A może też i uda mi się coś nagrać. Ostatnio, gdy jechałem, to strajkowali. Próbowali coś wywalczyć, a ja tego niestety nie mam nagranego. Na Bazyleon on mi każe jechać, a czemu? Nie ma przez kawałek, nie? A potem gdzieś trzeba się trzymać innego pasa. Nie, na Bazyleon to ja się nie wracam, tam trzeba w lewo odbić od razu przy Frankfurcie. Będę jechał aż tak daleko w dół, żeby je potem odbijać.
to przed Baden-Baden w lewo odbić, nie, to za daleko, tu bliżej trzeba odbić, tam też jest autostradka, jeszcze jedna niemiecka. Skorzystaj ze zjazdu po prawej stronie. Pamiętam już numer. Następnie trzymaj się prawego pasa. No nie, każe mi na... to chyba najprawdopodobniej kawałek. Trzymaj się prawego pasa. No dobrze, drodzy Państwo, to widzimy się, jakby wydarzy coś ciekawego. Drodzy Państwo, więc... Co by nie powiedzieć, zbliżamy się wielkimi krokami do Czech, już jesteśmy blisko granicy. Już jesteśmy blisko granicy, sobie jeszcze tylko nawigację walnę. Super. Skręć w lewo. Zaraz się dowiemy, ile nam zostało do granicy, tylko skręcimy w lewo. I tak to mija, już jest godzina 14, bo mieliśmy opóźnienie, o 15 mieliśmy być w Czechach. A już nawigacja pokazuje 15.40. Jak to widzicie, drodzy Państwo, wygląda w transporcie. Zmieni się kiedyś to światło? Przynajmniej ciągnik zdąży po prawej stronie przejechać na tym zielonym. Dziękuję. Do Czech nam zostały 3 km, więc drodzy Państwo, razem ze mną możecie odbyć ten kawałek drogi do Czech. Aż do samej granicy. Mam nadzieję, że żadnych kontroli dzisiaj nie będzie. Wczoraj kontrola we Francji mi wystarczy. A się też i dlatego po części już potem nie nagrałem żadnego filmu na tym autohofie. Bo na kontroli we Francji straciłem pół godziny. I już po prostu myślałem tylko o tym, żeby coś zjeść i położyć się spać. No niestety, taka praca, nie? No bo jak jechałem, nie da się ukryć. Pierwszy raz w ogóle we Francji miałem kontrolę na narkotyki. Chodzi mi o przewóz narkotyków. Mnie nie kontrolowali pod względem tego, czy nie brałem czasem, nie? Nie o to chodzi. O to, że nie przewożę. Ale no nic nie wykryli. Pieska mieli. Diuna się wabił. Diuna. Fajny piesek. Może jakby coś wykrył, to już to by nie był taki fajny. Nie no, żartuję. Ja, fajny piesek. 1 km do granicy minęliśmy właśnie znaczek. Do Czeskiej Republiki. Informacje o zakupie winiety na stacji można kupić za 500 metrów. Ale my nie będziemy kupować, bo my już mamy kupioną roczną. No i się niedawno była kupowana, więc możemy jechać na spokojnie na graniczkę. No i tym optymistycznym akcentem witamy w Czechach, Czeska Republika. Stacja rozwadą. Idealny niemiecki czas w Tachobuchu mi się skończył. O, by się kończył za 2 minuty. Idealnie, 4,5 godziny. Ja tam miałem po drodze jakąś przerwę, tylko mi ja nie wpisuję, jak mam tam zbyt krótkie te przerwy, tam nie wiem, 4 minuty, to bez sensu tam wpisywać, bo tam jest okienko co 15, nie? Co to właśnie chodzi? Ograniczenia prędkości w Czeskiej Republice po prawej. I jakiś nieoznakowany radiowóz poleci. No dobrze, drodzy Państwo, więc na razie skończymy to ujęcie. I myślę, że usłyszymy się jeszcze po wyjeździe z magazynu w Pradze, aby ten odcinek ładnie zakończyć. Że...
drodzy Państwo, w takim oficjalnym za 400 metrów akcentem kończymy dzisiejszy odcineczek. Ja się rozładowałem w końcu. I jedziemy na parking zacząć weekend. Od poniedziałku znowuż pracę. Dokładnie. W poniedziałku pracę już od 7 kończę. Załadunek o 7, to w poniedziałek o 5 musiał zacząć robotę, żeby o 6 wyjechać. O 5 wstać. Skręć w lewo. Dzisiaj jeszcze podjadę. Może sobie dziś o tym jutro jakoś to tak rozłożę. Zobaczymy, pomyślimy jeszcze. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że film się Państwu spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza ciekawego. A jak już mówiłem szybciej, jak dobrze pamiętam, odnośnie tego, czy chcecie więcej takich serii, ewentualne pytania, jeśli macie jakieś do mnie, wtedy w kolejnych odcinkach z takich właśnie tras będę na nie odpowiadał. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.